Sędziowie oburzeni po tekstach honet i Oko.press. Będą pozwy i akty oskarżenia. Pięciu sędziów zapowiada prywatne akty oskarżenia oraz pozwy po publikacjach Honetu i Oko.press. Pięciu sędziów, w tym były. Wiceszef MS Łukasz Piebiak, członek KRS Maciej Nawacki i Konrad Wytrykowski z SN zapowiedziało prywatne akty oskarżenia i pozwy, przeciwko wszystkim, którzy ponownie dopuścili się bezprawnych ataków i pomówień, w związku z ostatnimi publikacjami portali oko.press i onet. W ostatnich dniach onet i oko.press publikują teksty, które, jak napisano, są efektem wspólnego śledztwa. Ujawnijmy, jak grupa sędziów skupiona wokół Łukasza Piebiaka działała w celu utrwalenia tzw. dobrej zmiany w sądach oraz jak uderzano w niezależnych sędziów znanych z obrony sądów, zapowiedziało oko.press. Jako wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak udostępniał osobom nieuprawnionym wrażliwe i służbowe dane wybranych sędziów. Celem było wyeliminowanie plus szkodników plus, czyli osób krytycznych wobec zmian wdrażanych przez PiS w sądach a także tych, które mu się naraziły, ma wynikać ze wspólnego śledztwa Onetu i OKO.press. Opublikowane w dniach 20, 21 i 22 kwietnia 2022 rok. Przez Onet.pl i OKO.press informacje dotyczące rzekomej afery hejterskiej, w tym fragmenty rozmów prowadzonych poprzez komunikatory internetowe, są nieprawdziwe i zmanipulowane, napisali sędziowie w przekazanym pa poświadczeniu. Pod oświadczeniem, poza Piebiakiem, Nawackim i Wytrykowskim podpisali się także sędziowie, Dariusz Klisi i Andrzej Skowron. Jak ocenili, portale te kolejny raz powielają fałszywe relacje mające na celu zdyskredytowanie określonej grupy sędziów, mimo że są już rozstrzygnięcia sądowe obalające wiarygodność takich materiałów. W tym kontekście w oświadczeniu wymieniono ugodę w sprawie Łukasza Piebiaka przeciwko Bartoszowi Węglarczykowi i Ringer Axel Springer Polska. Na mocy której Łukasz Piebiak został przeproszony, ugodę w sprawie Konrada Wytrykowskiego przeciwko Romanowi Giertychowi, na mocy której Konrad Wytrykowski został przeproszony, prawomocny wyrok w sprawie Pawła Zwolaka przeciwko wirtualnej Polsce Media. Na mocy którego Paweł Zwolak został przeproszony, wyrok sądu pierwszej instancji skazujący dziennikarkę wysiedlecką za zniesławienie Konrada Wytrykowskiego i Macieja Nawackiego. Sędziowie podpisani pod oświadczeniem zaznaczyli, że najnowsze plus rewelacje plus publikowane przez onet.pl i oko.press mają pochodzić od dwóch sędziów, których wiarygodność została zakwestionowana sądowymi wyrokami i udziałem w skandalach obyczajowych. Dodali, że jeden z tych dwóch sędziów wprowadza też w błąd, twierdząc, że bezprawnie otrzymywał wgląd w akta personalne sędziów, mimo że w rzeczywistości miał nie tylko do tego prawo, lecz wręcz obowiązek jako specjalny rzecznik dyscyplinarny powołany przez ministra sprawiedliwości. Opieranie się mediów na nieprawdziwych informacjach manipulacjach i niepotwierdzonych informacjach skompromitowanych osób łamie elementarne zasady rzetelności dziennikarskiej i jest świadomym i celowym działaniem mającym na celu wprowadzenie w błąd opinii publicznej, napisali autorzy oświadczenia. Poinformowali, że zwrócili się do wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej z wnioskiem o analizę wymienionych publikacji pod kątem naruszeń przepisów prawa karnego, w tym możliwości złożenia prywatnych aktów oskarżenia na podstawie artykułu 212 kodeksu karnego, jak również pod kątem naruszenia naszych dóbr osobistych. Już wstępna analiza wskazuje na złamanie prawa po zakończeniu zapowiadanego przez portale cyklu publikacji i całościowej ich analizie skierujemy do sądów kolejne prywatne akty oskarżenia i pozwy przeciwko wszystkim, którzy ponownie dopuścili się bezprawnych ataków i pomówień, zapowiedzieli. Sędzia Piebiak zrezygnował z funkcji wiceministra sprawiedliwości 20 sierpnia 2019 rok. Po publikacji Onetu, w której opisany został kontakt, jaki ówczesny wiceszef MS miał utrzymywać z kobietą o imieniu Emilia. Kobieta miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów. Według informacji Onetu miało się to odbywać za wiedzą wiceministra, a na komunikatorze w Hacap miała powstać zamknięta grupa o nazwie Kasta, która wyminała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów. Jak przy okazji składania rezygnacji z funkcji wiceministra, oświadczył, że będzie z determinacją bronić swojego dobrego imienia, na które pracował całe życie. Informacje one tu nazwał pomówieniami. Także inni sędziowie wiązani w mediach z grupą na komunikatorze podkreślali, że zostali zniesławieni informacjami o rzekomej grupie. Plus, Kasta Plus skierowali do sądu w liczne prywatne akty oskarżenia i pozwy cywilne.